technik budownictwa wodnego. Gospodarka wodna rozwija się i coraz częściej wykorzystuje się zasoby wodne. Na rynku pojawiają się nowe maszyny, urządzenia, narzędzia, a także nowoczesne technologie, które można wykorzystać, aby lepiej zarządzać zasobami wodnymi. W związku z tym w budownictwie wodnym popyt na wykwalifikowanych pracowników stale rośnie. Osoby, które znajdą zatrudnienie w tej branży, mogą liczyć na dobry zarobek. Mogą też zdobywać dodatkowe kwalifikacje i stale się rozwijać. Powodzie są niebezpieczne nie tylko dla nas, ale również dla przyrody. Dlatego technicy budownictwa wodnego ochraniają miasta, tereny zielone, ludzi i zwierzęta. Ich praca wiąże się z częstym przebywaniem poza domem, niekiedy przez wiele tygodni lub miesięcy w otoczeniu wody. Mogą też pracować stacjonarnie, w biurach projektowych lub laboratoriach zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji technicznej oraz obsługą aparatury kontrolno-pomiarowej. Jesteśmy na budowie pod nazwą Modernizacja wału Wiślanego w Dolinie Stężyckiej na odcinku 4+100 do 5+292. Omawiany odcinek wału w bardzo złej kondycji, jeśli chodzi o przepuszczalność wód przy spiętrzonych wodach Wisły. Modernizacja polega na wykonaniu przesłony o głębokości 12 metrów, która to w znacznym stopniu ograniczy filtrację wód przez wał przeciwpowodziowy. Ponadto zostaną wykonane ciągi komunikacyjne na ławie przywałowej, usprawniające możliwość poruszania się w przypadku powodzi, ewentualnie do dojazdu do pól na zawalu. Ponadto na koronie wału przewidziany jest ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, który po prostu umożliwi swobodne podróżowanie, ewentualnie po prostu spacery i rekreacje. Uważam, że budowa wałów i modernizacja tych starych wałów, które no nie w pełni spełniają swoją rolę, jest rzeczą bardzo potrzebną. Brak tych wałów spowodowałby ciągłe podtopienia. Każdy, powiedzmy, zwiększony stan wody na Wiśle powodowałby zalewanie tych pól. No i te wszystkie, powiedzmy, wysiłki rolników szłyby na marne. Głównym zajęciem techników budownictwa wodnego jest sprawowanie opieki nad ciekami wodnymi. Hydrotechnicy regulują koryta rzek, a także dbają o ich brzegi. Mogą pracować bezpośrednio na wodzie lub poza nią, w zależności od sytuacji. Czynności, które wykonują regulując cieki wodne, służą ochronie przed powodzią i często dla umożliwienia żeglugi śródlądowej. Do ich zadań należy m.in. pogłębianie dna cieku, zabezpieczanie i wzmacnianie brzegów, a także regulowanie nurtu. Można to robić wykorzystując metody naturalne, takie jak sadzenie krzewów czy wycinka korzeni. Można też używać różnorodnych maszyn i specjalistycznych narzędzi. Na budowie wału przeciwpowodziowego w Stężycy mamy do wykonania przesłonę cementowo-bentonitową w głębokości 12 metrów oraz poszerzenie drogi przywałowej i wykonanie pasów technologicznych na koronie wałów i na drodze przywałowej. Na budowie pracuje tak zwany trench mixer, który ma za zadanie wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej. Na tego typu budowie pracują technicy i inżynierowie, którzy są niezbędni do wykonywania tego typu prac. Oni zajmują się nadzorowaniem prac w terenie, zlecają operatorom ich zadania i odbierają po całym dniu pracy wykonane roboty. Kierownik budowy, jak i inżynierowie i technicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich ludzi pracujących na budowie. Nasza firma przestrzega zasad BHP. Aby regulować cieki wodne, technicy budownictwa wodnego mogą też tworzyć budowle takie jak jazy, zapory czy tamy. Zasoby wodne coraz częściej wykorzystywane są w przemyśle, dlatego popularne stają się elektrownie wodne i inne urządzenia pozwalające na ekologiczne zarządzanie zasobami. Poza tworzeniem budowli i urządzeń, technik budownictwa wodnego zajmuje się również ich naprawą, konserwacją oraz kontrolą stanu technicznego. To praca, która wymaga dużej siły fizycznej, odporności na zmienne warunki atmosferyczne, a także umiejętności technicznych, matematycznych i fizycznych. Technik budownictwa wodnego w swojej pracy posługuje się taśmą mierniczą,
niwelatorem, a także teodolitem. Uczestniczy w pracach koparki, pogłębiarki oraz innych maszyn i urządzeń. Technik budownictwa wodnego może również zarządzać pracami, które wiążą się z gospodarką zasobów wodnych. Często nadzoruje roboty związane z regulacją cieków, umacnianiem skarb, budową i eksploatacją urządzeń, a także trzyma pieczę nad utrzymaniem cieków wodnych w dobrym stanie. To wymagające i niezwykle odpowiedzialne zajęcie, które polega m.in. na dokonywaniu pomiarów hydrometrycznych, sporządzaniu harmonogramu prac czy ocenie jakości wykonanych prac. Technik przygotowuje odpowiednie narzędzia i maszyny, decyduje, jakich metod powinni użyć pracownicy, oznakowuje i zabezpiecza teren robót oraz koordynuje całość prac. Osoba zajmująca to stanowisko powinna być kontaktowa i dobrze zorganizowana. To praca, w której niezbędne jest kierunkowe wykształcenie techniczne. Technik budownictwa wodnego to zawód dla ludzi odpowiedzialnych, opanowanych, którzy potrafią szybko podejmować decyzje. Czasami zdarzają się sytuacje skrajne, kiedy technik musi zachować zimną krew i nie ma czasu na zastanawianie się. To praca dla osób, które lubią pracować z zespołem, potrafią zarządzać pracą innych oraz są dobrymi organizatorami. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik budownictwa wodnego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji w zawodzie technik budownictwa wodnego oraz zdanie egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik budownictwa wodnego pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem budownictwa wodnego, należy zdać 2 egzaminy eksternistyczne zawodowe. Ścieżka trzecia. Po ukończeniu branżowej szkoły pierwszego stopnia w zawodzie monter budownictwa wodnego i zdaniu egzaminu zawodowego nauka w branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego albo kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz zdanie egzaminu zawodowego i posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. W zawodzie technik budownictwa wodnego istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji,